Awięzł przysiadkowy z pałacu Staszica w Warszawie, czyli z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. A goszczą mnie u siebie pani profesor Monika Stanny. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I Łukasz panu Dwa tygodnie temu byliście Państwo na Sejmowym zespole do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Pokazało się parę slajdów, parę gorzkich słów o tym, jak wygląda transport, jak wciąż wygląda transport publiczny na obszarach wiejskich, a w zasadzie jak nie wygląda, bo jest go coraz mniej. Ale najpierw może kilka słów o tym, skąd się wzięły te wszystkie mapy, te wszystkie dane co tak naprawdę Państwo w Sejmie pokazali na temat tego transportu publicznego. Może ja zacznę i powiem tak, że kwestia transportu publicznego to jest jeden z, jedno z większych wyzwań, przed jakimi stoją obszary wiejskie. A to dlatego, że taką cechą konstytutywną obszarów wiejskich jest jej, roz, jest jej rozdrobnienie może nie rozdrobnienie, ale rozproszenie. Na obszarach, na których zamieszkuje ludność, zarówno samej ludności, jak i wszelkiej działalności, którą ta ludność prowadzi i tej związanej z rolnictwem, jak i z pozarolniczymi funkcjami. I to jakby pokazuje, że niestety. Jest to zupełnie inny problem, jeżeli chodzi o, o transport, o dostępność transportową, jaką mamy w mieście, bo w mieście wszystko jest skoncentrowane. Więc, o ile w mieście mamy często problem niedoboru transportu publicznego, bo jest duża koncentracja ludności i, 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 i trzeba no, ta, tą, zwiększyć tą przepustowość. O tyle na wsi w ogóle trzeba doprowadzić transport publiczny do obszarów, do których on nie dochodzi. Tak więc, my badamy transport publiczny w zakresie takiego, takiej składowej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, która się nazywa, którą nazywamy dostępność przestrzenna. I jednym z elementów oczywiście jest właśnie jakby. Badanie, czy dane sołectwo jest komunikowane transportem publicznym z wsią gminną czy z miastem, z miastem gminnym, czy w ogóle dociera do tego sołectwa. Ale to jest, tak jak mówię, jeden z obszarów, dlatego, że w monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, który prowadzimy od 2010 roku, właściwie teraz już czwarty etap przygotowujemy i, i, i cztery raporty powstały. Ten czwarty będzie publikowany w marcu, w marcu we wrześniu 20, tego roku, 2022. To... I, a jeszcze dodam, że jest to badanie na tyle kompleksowe, badające rozwój społeczno-gospodarczy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, realizowane przez Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale głównie finansowe wsparcie otrzymujemy i, i, i również współ ym, inicjatorem tego pomysłu był, była fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Ale wracając do tego, co badamy. Po pierwsze, staramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne gminy rozwijają się lepiej, a drugie gorzej i w związku z tym musimy badać różne aspekty. Jednym z aspektów, tak jak już powiedziałam, jest ta dostępność przestrzenna, ale to jest jeden z takich jedenastu składowych, w których jest i elementy są związane z produkcją rolniczą, z sektorem rolniczym, z sektorem pozarolniczym, z finansami, Danej gminy z demografią, z rynkiem pracy, warunkami mieszkaniowymi i tak dalej. Więc atut tego monitoringu jest taki, że jeżeli mamy jakiś problem do rozwiązania, to możemy sięgnąć po to bardzo kompleksowe narzędzie i z niego podjąć próbę wycięcia i ustawienia danego problemu w kontekście całego rozwoju społeczno- gospodarczego. No i y, takim no, bardziej właśnie głównie nawiązującym do tej problematyki transportu publicznego jest badanie y, badanie y, ankietowe, które realizujemy we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich. Y, Jedyne zresztą w Polsce takie badanie, w którym tak jak już wspomniałam, pytamy do ilu sołectw w Waszej gminie, to jest pytanie skierowane oczywiście do Urzędu Gminy, do ilu sołectw w Waszej gminie nie dochodzi, nie dociera transport publiczny. I około 60% gmin nam odpowiada od razu. Później musimy trochę wyprosić te dane, później jeszcze wydzwaniamy gminy. Naszym celem oczywiście jest uzyskanie 100% odpowiedzi. Już teraz przy czwartym badaniu to, to dużo lepiej idzie, ale dzięki temu tak, na, tak do końca jesteśmy, nie, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć oczywiście, bo to jest badanie deklara, deklaratywne, to gmina deklaruje. Ale wiemy, że około 20, 26% sołectw nie jest skomunikowanych transportem publicznym w Polsce. Ile to jest 26%? To jest około 11 tysięcy sołectw. Mamy 45, ponad chyba na 45 tysięcy sołectw i około 11 i co się dzieje z tymi danymi przez 10 lat? Ta liczba się utrzymuje, a nawet nieco powiększa, tam od ponad 10 do prawie 11 tysięcy tych sołectw. My to nazywamy, jest wykluczonych transportowo czyli właściwie co czwarte sołectwo nie ma dostępu do... Co czwartego sołectwa nie można wydostać się komunikacją publiczną do, no do wsi centralnej, do, czy do miasta, bo to w zależności jaki jest typ gminy. I okazuje się, że właściwie ostatnie takie badanie, zanim my je podjęliśmy w 2010 roku, to było w 1988 roku, to było badanie Gusowskie. Gus jeszcze w PRL-u badał, jak, jak ten transport publiczny funkcjonuje w sołectwach. I od tego czasu nic nie wiedzieliśmy. Regres transportu publicznego wiemy, jaki był w latach 90. i na ile to było też związane i z pewną zamożnością społeczności, która zaczęła wzrastać od połowy lat 90. kupowaniem z, czy sprowadzaniem właściwie starych samochodów, głównie z Niemiec i zastępowanie na zasadzie takiej alternatywy samochodami prywatnymi. Te dane dotyczące liczby samochodów zarejestrowanych ogółem i tych, tych, i tych starych i w ogóle samochodów ogółem też w monitoringu przedstawiamy na, na, na mapie. To są dane CEPiKu, więc y, tu uzyskujemy to z bazy statystycznej. Y, ale ciekawe jest również y, jeszcze badanie dotyczące y, dróg. Y, dróg y, 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 Utwardzonych, o tak, ile do, 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 do ile sołec, do, do ilu sołec w gminie dochodzi droga utwardzona. Bo mm, pojawił się też w tych naszych y, różnych badaniach, rozważaniach czy rozmowach, jakie prowadzimy, y, taka, taki temat trochę takiego zamkniętego koła, że nie ma transportu publicznego w danym sołectwie, bo nie ma drogi. Później się okazuje, że nie można dostać dofinansowania na transport publiczny właśnie, bo nie ma na przykład drogi utwardzonej, a nie ma drogi utwardzonej, no bo nie ma drogi utwardzonej, bo tam nie dochodzi transport publiczny, więc po co ta droga utwardzona? I takie koło zamknięte. Z tymi drogami utwardzonymi nie jest tak źle. One właściwie już prawie występują na całym obszarze Polski. Wszystkie sołectwa mają dostęp. Trochę gorzej jest w północno-wschodniej części Polski, głównie województwo podlaskie. No ale tu oczywiście absolutnie nie badamy jakości. Tak samo nie badamy jakości tego dostępu do transportu publicznego w sołectwach. Nie wiemy jak często ten transport publiczny jest. Ten transport publiczny jeszcze to jest jedna uwaga jest z wyłączeniem transportu szkolnego. To znaczy się kiedy prosimy gminę o to, aby udzieliła odpowiedzi, ile tych sołectw jest niepołączonych. Transportem publicznym to prosimy, żeby nie uwzględniali transportu szkolnego, czyli tzw. gimbusów. I to chyba były główne zagadnienia, które poruszaliśmy, ale również w, na tym zespole sejmowym. Podjęliśmy też temat, który tutaj z kolegą z zespołu Łukaszem Komorowskim Badaliśmy i może już teraz Łukaszowi przekażę głos, jak... bo to on referował. Tak, my te dane, o których wspominała pani profesor z monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, jakiś czas temu postanowiliśmy zderzyć z danymi ze sprawozdań finansowych, z wykonania budżetów. To co prawda było do 2016 roku, od 2001 roku, no ale to miało pokazać raczej. Pewne trendy też przestrzenne, i to, na ile te deklaracje gmin później przekładają się na faktyczne jakby wykonanie budżetu, ale też interesowało nas, gdzie ten transport publiczny w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich jest świadczony, i to, co się okazało, to bardzo duża różnica pomiędzy podażą tej usługi w gminach, które są blisko miast, czyli w tak zwanych miejskich obszarach funkcjonalnych, a Gminach, które leżą, my to tak nazywamy peryferyjnie, czyli dalej od największych ośrodków miejskich, głównie stolic, województw, i ta różnica, żeby ją zobrazować, była na tyle duża, że można powiedzieć, że 80% mieszkańców gmin wiejskich i miejskowiejskich w tych obszarach funkcjonalnych, miast wojewódzkich posiadało dostęp do transportu publicznego, natomiast 70% mieszkańców poza obszarami funkcjonalnymi nie posiadało dostępu do transportu publicznego, czyli ten stopień wykluczenia no, bardzo, bardzo wyraźny, wyraźnie się tutaj zaznaczał. To, co było ciekawe, to że ten rozwój przez te 15 lat badanych, czyli 2001-2016, on następował głównie w tych strefach podmiejskich, tak czy siak, czyli to one decydowały się na dofinansowywanie tego transportu w mniejszym, w większym Zakresie, a cały czas taką jedną wielką białą plamą pozostawały gminy no takie najbardziej na uboczu czy, czy poza, poza tymi strefami podmiejskimi. To, co też na pewno warto podkreślić, to pytaliśmy w tej ankiecie w Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich, że gmina, czy finansuje, czy nie finansuje tej usługi, to czy. Widzi potrzebę takiego finansowania i okazało się, że spośród gmin, które nie finansowały tej usługi, no a było ich no, bardzo dużo bo to około 1500 takich gmin nie finansowało tej usługi 15% z nich dostrzegało potrzebę dopłacania do publicznego transportu zbiorowego czyli coś sprawiało, że w tych gminach no, jakby nie decydowano się na jakby uruchomienie transportu samorządowego. Być może był to już transport zapewniony przez firmy prywatne, ale być może była to sytuacja, w której no właśnie mieszkańcy przyzwyczajeni do transportu indywidualnego no też już nie zgłaszali takich potrzeb przewozów zbiorowych. To jest dość fascynujące, bym powiedział, jakby kwitując te dane, ponieważ jakby każda gmina wiejska z pewnością wydaje pieniądze na transport, tylko o tym nie wie trochę, jak ten człowiek, który nie wiedział, że mówi prozą, ponieważ przecież organizują przewozy szkolne. I skoro jednocześnie oni cały czas składają pieniądze w przewozy szkolne, co już wielokrotnie bo akurat słuchacze mojego podcastu o tym wiedzą, pokazywałem, jak kosztowne są to przewozy, a jak niewiele się z nich zyskuje. Skoro wciąż mając tak ogromną rzeszę gmin, które nie mają całe w tak w gminach, a zarazem, no też jakby gmin, bo patrząc na ich obszary, to przecież to są obszary gmin, bo przecież chodzi o dojazd do miejscowości gminnej. One nie mają tego transportu zbiorowego. No to z jednej strony oni nie widzą potrzeby, chociaż wydają te pieniądze, i też nie widzą chyba ciągle problemu, tak naprawdę, skoro wciąż to jest tak ogromny odsetek gmin, które nie angażują się w transport, i tak ogromny odsetek są, które tego transportu nie mają. Tak, to znaczy, no, transport szkolny coraz częściej jest otwierany powszechnie, tak, żeby w, w, no, jakby tą podwójną rolę tutaj spełniać. To jest jakby jedna rzecz. Po drugie, transport tylko i wyłącznie szkolny na poziomie szkoły podstawowej jest obowiązkiem gminy, co nie dotyczy już na przykład dowozów do szkoły średniej. I, no I transport szkolny jest zazwyczaj tylko rano i po południu, czyli on no, nie będzie spełniał tych oczekiwań innej wykluczonej grupy, z dostępu do, do, środ jakby do tej komunikacji indywidualnej. Oprócz dzieci to przecież są osoby no, starsze. Też i często kobiety na obszarach wiejskich, ich Kompetencje komunikacyjne, można tak powiedzieć, czyli do prowadzenia pojazdów są zdecydowanie niższe niż, 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 niż kobiet miejskich, chociaż to też się oczywiście zmienia, bo. Mm, to jest tak, że jakby generalnie jako społeczeństwo jesteśmy, posiadamy coraz większy, coraz większy odsetek posiada te kompetencje do prowadzenia pojazdów. I nawet jak jakiś czas temu sprawdzałem, to więcej młodych dziewczyn, młodych kobiet nabywa uprawnienia do prowadzenia pojazdów niż, niż mężczyzn. Już w tej najmłodszej grupie to jest niewielki przechył, ale właśnie na rzecz kobiet. To trochę tak jak w edukacji w ogóle wyższej, że więcej kobiet studiuje niż, hmm. niż mężczyzn. Ale też więcej kobiet emigruje do miast, więc być może to jest związane z tym, że potrzebują tego samochodu, żeby dojeżdżać do pracy w mieście lub do tak, szkoły. Tak, no myślę, że tak. Być tak może... Obowiązek chociażby tak, do dowożenia dzieci do szkoły, no jeszcze z tymi rolami y, kobiecymi powiązane. Y, no to, to to tylko dobrze, znaczy też jest pewna luka do, 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 do zasypania, tak, jeżeli chodzi o te kompetencje, więc to wszystko może się tutaj, tutaj nakładać. Też jakby problemem, czy taką istotną sprawą jest złożoność tego systemu który, transportu publicznego, który my mamy, bo z jednej strony jest transport regionalny, powiatowy, transport gminny, jest transport prywatny, jest też dowożenie pracowników do firm i gdy taki wójt spojrzy sobie na mapę, swoje gminy, no to pomyśli, że ona jest pewnie pokryta tymi transportami w różnym zakresie. Natomiast tutaj chodzi o te linie najmniej takie ekonomicznie opłacalne, bo one nigdy nie będą ekonomicznie opłacalne, ale zawsze będą wykluczały pewną część mieszkańców. To też wydaje mi się, że to systemowe podejście, zresztą o tym też wspominaliśmy na spotkaniu w Sejmie, jest takim pewnie też ważną przyczyną tego, że że to wykluczenie istnieje i nie do końca jest to jakoś tak y, może postrzegano jako problem, y, czy to przez włodarzy, czy... Sztukujemy problem na kawałki, bo przecież ci, co mają jechać do pracy, to pracodawca zapewni autobusy, dzieci do szkoły dowieźliśmy, no młodzież licealna to albo rodzice ich zawiozą, albo pojadą rowerem, albo posiedzą w bursach, no w sumie to niech sobie radzą sami, a reszta no to nie wiem. No i zostają osoby starsze, tak? które y, często składają się po cztery osoby y, czy trzy, żeby zamówić taksówkę. Y, po 10 zł i przyjeżdża taksówka za 30 czy za 40 zł, więc żeby dojechać do miejscowości, do miasta, no to muszą wydać te 20 zł w jedną stronę i w drugą i o tej samej porze wrócić. To nie jest problem, że on, oni się umawiają, to wręcz dobrze, nie? tylko kwestia jest tego, że skoro y, no, za, zamawiają tą taksówkę, no to czy ten transport publiczny nie powinien być takim transportem właśnie mikrotransportem y, na zupełnie innej, niższej jakby skali. To nie musi być koniecznie... Y, Autobus, który no, później powietrze wozi, tylko żeby to właśnie była ta skala dużo mniejsza. I myślę, że w ogóle takie taksi publiczne jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo byłoby bardziej ekonomiczne, ale też y, 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 ważnym takim elementem jest to, że my ciągle do transportu publicznego my jak my, ale szczególnie włodarze. podchodzą, do, jak, jak, podchodzą jak do jakiegoś okropnego kosztu, że nie widzą tego w kategoriach inwestycji, y, jakby w, w, ten, w ten zasób w to społeczeństwo, w, w, dla którego no, sprawują funkcje. Czyli to są wydatki, to są koszty, to jest kwestia organizacji, to jest tabur. To no, faktycznie połączyć te wszystkie elementy. Do transportu publicznego powinniśmy podchodzić tak samo jak do systemu edukacji czy systemu zdrowotnego. On powinien być po prostu zapewniony jako taki dostęp do, do podstawowej usługi publicznej. Nie zastanawiamy się, znaczy wiemy, że jakby dostęp do szkoły mamy zapewniony, dostęp do lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej mamy zapewniony i również transport publiczny powinien być takim dobrem, tak, taką usługą publiczną, która powinna być zapewniona przez włodarza gminy. I to widać w tych mapach, w tych wy wynikach, jeżeli chodzi o rozwój gmin, że tam gdzie jest lepsza dostępność transportowa, lepsza dostępność przestrzenna to… Przekłada się wymiernie na wyniki, jeżeli chodzi o rozwój gminy? Już panu powiem. To znaczy, najwięcej sołectw komunikowanych z transportem publicznym jest tam, gdzie jest duża gęstość zaludnienia. A że na południu Polski jest większa gęstość zaludnienia niż na północy Polski, to, to tam ten dostęp jest większy. Również w strefach podmiejskich, o czym powiedział tutaj już Łukasz, czyli w tych miejskich strefach funkcjonalnych, co jest związane też z, głównie ze zlewnią dojazdów do pracy. Ale te zlewnie są, te, te, te zlewnie dojazdów do pracy wychodzą poza miejskie ośrodki funkcjonalne. Um, ale transport publiczny nie wychodzi. Ale właśnie. I bardzo często jest taki, my to też jak rozmawiamy z um, właśnie z wójtami najczęściej, gmin już poza mof poza miejskim ośrodkiem funkcjonalnym, okazuje się, że on musi się prosić, żeby go dołączyli do tego transportu, bo, bo gminy nie chcą ze sobą prowadzić współpracy I to pokazuje jak ważne jest takie rozwiązanie systemowe, jak tworzenie związków międzygminnych, które mogłyby no, mogłyby, mogłyby musieć, to troszkę oczywiście jest niepoprawnie, ale powinny, powinny być zobligowane do, 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 do szukania rozwiązań w ten sposób, tak? Czyli w ramach tej pewnej zlewni dojazdów do pracy te gminy powinny ze sobą współpracować. No to powoli się w Polsce dzieje, ale bardzo powoli, jeżeli spojrzymy na to, ile lat już mówimy o tym problemie, ile lat on istnieje i ile lat w zasadzie już można takie coś robić, bo... Tak, no i to oczywiście są przykłady takie, że, że tak się dzieje. Najczęściej to takim integratorem jest miasto powiatowe, które w ramach swojego powiatu ten transport organizuje. Ale, ale to nadal nie jest powszechne. To znaczy się nadal ten, ten biedniejszy, ta biedniejsza gmina ma większe trudności, żeby wejść w tą strefę jakby organizacji sieciowania tym, tym transportem publicznym. A okazało się dodatkowo, że w trakcie pandemii to właśnie transport publiczny był jedną z tych kategorii wydatków, które w największym stopniu, jakby zmalały, czyli dodatkowo mamy no nie, za, nie za dobrą sytuację transportu publicznego na obszarach wiejskich. To jeszcze 10% gmin wskazało, że właśnie realizacja tego transportu była tym wydatkiem, który zmalał głównie, a 81% gmin wskazało na dowożenie uczniów do szkół. No, co naturalne, bo to była nauka zdalna, no ale. W tych gminach, gdzie ten transport szkolny był też jednocześnie otwartym transportem, no to można powiedzieć, że ta sytuacja może być w ogóle niezaciekawa, i też dla ponad połowy gmin pogorszenie oferty lokalnego transportu zbiorowego było jednym, czy też jest jednym z głównych wyzwań, jakie są w trakcie, czy też już po pandemii koronawirusa. A jeszcze ciekawostka to jest też z naszej współpracy z samorządowcami. Coraz częściej zresztą to się taki głos od samorządów słyszymy, że paradoksalnie budowa ścieżki rowerowej rozwiązuje problem z transportem publicznym czyli jeżeli do z gminy z miejscowości centralnej jest wybudowana ścieżka rowerowa do jakiegoś tam sołectwa czy przychodzi przez kilka sołectw to dzieci czy, czy osoby dorosłe nawet dojeżdżają tym rowerem te kilka kilometrów, nie wiem, 7, 10, do pracy, do, do, do szkoły. I, I właśnie wskazują, że mieli problem z transportem, żeby to sieciować, bo też chodziło o finanse, że, że to akurat gmina z Opolszczyzny, przykład gminy z Opolszczyzny. No i problem rozwiązała ścieżka rowerowa. Więc no oczywiście nam w małych odległościach i, i, i w, w miarę bezpiecznych miejscach to, to o odpowiednim zagęszczeniu ludności, to oczywiście są to rozwiązania, ale na pewno nie jest to antidotum na, no, na tą wciąż słabą dostępność transportu publicznego. Znaczy, generalnie problem polega na tym, że my do tego transportu po prostu podchodzimy nie tak, jak powinniśmy. To powinno być w zadaniu gminy, y, 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 jako obowiązek y, poprawy jakości życia mieszkańcom na wsi. No ale tak naprawdę już w ustawie o samorządzie gminnym z początku lat 90. transport publiczny był nawet wymieniony chyba wyżej niż ochrona zdrowia i mieszkalnictwo, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no jak dobrze wiemy, no, z tych danych, które były już parę lat temu i z tego co jest dziś, no, no masa gmin w ogóle się tym nie interesuje. To gdzie jest ten problem? My o problemie mówimy, problem nagłaśniamy, wiemy, że on jest. Tak, pojawił się nawet fundusz rozwoju przewozów autobusowych. Niektórzy nawet włodarze go dostrzegają, no tylko że ciągle jeszcze nadal mamy te białe plamy i nadal o ile ta droga rowerowa, która czyni dojazd bezpieczny na odległość właśnie tych 4-5 km. To dobrze, ale mamy gminy, które są nieco bardziej rozległe. Mamy 8, 12, nawet 15 km do najbliższego miasta gminnego. No i czy nawet wsi gminnej, tak? No i co z tym zrobić? To znaczy, ja myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, problem jest w rozmyciu tej odpowiedzialności na wiele podmiotów, i też na tym, że jakby transport publiczny nie jest w pewnym sensie namacalny. Czyli brak tego transportu nie jest tak namacalny jak, nie wiem, brak drogi, gdzie transport publiczny jednak jest zastępowany samochodem, czy rowerem, czy jeszcze jakąś inną formą, a brak drogi. No, niczym innym wójt nie zastąpi i też jakby nie wytłumaczy się z tego, dlaczego nie ma tej drogi, a z transportu publicznego pewnie, pewnie jakoś się wytłumaczy, więc ciężko też odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ale, ale ja bym te, tego upatrywał właśnie w tym skomplikowanym systemie. No i też na pewno w finansach, bo jednak y, organizacja tego transportu no, wiąże się z pewnymi stałymi kosztami i też wymaga specjalisty czy kogoś, kto, kto w gminie będzie umiał ten transport zorganizować mądrze, też w taki sposób, żeby nie był za drogi, ale też nie był, żeby nie był aż tak tani, że nie będą w stanie go rozwijać w taką stronę dobrej jakości transportu. Tak, tu Łukasz właśnie w dobrą stronę poszedł, szczególnie jeżeli chodzi o finanse i o kompetencje osoby w gminie, która mogłaby to organizować. Generalnie problem kompetencji osób które jakby no nie, może nie zarządzają gminą ale które są do dyspozycji w, w urzędzie gminy jest bardzo no dosyć ważnym problemem dlatego że gminy które mają małe budżety no, no wiadomo to się przekłada też i na wynagrodzenia na obsługę yy, i Osoby mające takie kompetencje często po prostu są no jakby przenoszą się do, do innych zawodów albo do, 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 podkupowane przez inne gminy. Problem duży jest w finansach, to znaczy gminy podmiejskie, gminy z tak zwaną rentą położenia rentą lokalizacyjną. Które są w stanie zarobić na tej rencie lokalizacyjnej, mają, w, mają większe budżety, mogą te zadania własne sobie tam finansować ze środków, które pozyskają, które wpłyną do budżetu, nie tylko z dochodów podatkowych. Natomiast obserwujemy, to oczywiście nie badaliśmy tego, ale, ale widać, że co wybory samorządowe, to jednak ten transport publiczny w coraz większej staje się pewną ofertą wyborczą. I to Łukasz nawet tutaj próbował kiedyś do tego tematu podejść i. I, i, I badać. Tak, tak, w kontekście, to było akurat w kontekście bezpłatnej komunikacji zbiorowej, czyli też taki temat, który był bardzo głośny 5-7 lat temu, gdzie faktycznie, oczywiście nie była to jakaś próba statystyczna, ale zaobserwowałem, że w latach wyborczych, w wyborach samorządowych, jakby. Przed jesienią, przed październikiem, listopadem, miasta, bo to głównie miasta, decydowały się na wprowadzenie tej komunikacji bezpłatnej, co też dawało taką podstawę do jakby może hipotezy, czy że jest to jakby wpisane w cykl wyborczy i stanowi pewną taką ofertę. Zagłosuj na mnie. Tak, ale to tu mówisz, to, to właśnie to dotyczyło y, transportu bezpłatnego, ale jeżeli my mówimy o, w ogóle o transporcie no, płatnym, i jeżeli mamy tak duży odsetek mieszkańców wsi wyposażonych już w tej chwili w samochody osobowe, oczywiście o wątpliwej jakości, y, bardzo często te samochody w dużym odsetku są y, stare. Ja nawet gdzieś tutaj mam dane, no to średnio proszę państwa 80% samochodów na wsi to są stare samochody powyżej 10 lat 80% samochodów które są zarejestrowane na obszarach wiejskich to są samochody powyżej 10 lat oczywiście im bliżej centrów dużych regionalnych czyli im większa zamożność lokalnej społeczności tym odsetek nowych samochodów się się zwiększa. Ale chciałam nawiązać tutaj właśnie do pewnej atrakcyjności transportu publicznego wobec atrakcyjności prywatnego transportu indywidualnego. No żeby ten transport publiczny, żeby dana osoba chciała zrezygnować z transportu indywidualnego, transport publiczny musi być w jakiś sposób atrakcyjny, żeby ta osoba chciała porzucić ten samochód, zostawić go pod przystankiem autobusowym, przesiąść się, dojechać i on musi. Więc to musi być spełnione. Cenowo musi być atrakcyjne, musi być pod przystankiem autobusowym jednak jakiś parking, na którym się ten samochód bezpiecznie zostawi, bo gdzieś tam pewnie tym samochodem trzeba jakoś ze swojego podwórka na wsi, dojechać. Później no, musi być, dojeżdżając do takiego centrum gminnego, musi być jakaś możliwość dojścia, dotarcia do swojego miejsca pracy. Więc jakby tu już wchodzi pewna złożoność. I wydaje mi się, że takim na pewno czynnikiem, który by motywował osoby do czy motywuje już nawet osoby do zmiany, zamiany transportu indywidualnego na transport publiczny, no jest cena paliwa, tak, jeżeli ten transport indywidualny wychodzi bardzo drogo, no to osoby mniej zamożne wtedy z niego, z niego rezygnują. Problem polega na tym, że w wielu miejscach, jak dobrze wiemy, samochód jest kartą wstępu na rynek pracy bez samochodu, po prostu, poza obszarami miejskimi najemnej pracy nie znajdziemy. No i pytanie brzmi, że tak naprawdę dla nich to jest redukcja wynagrodzeń w dużej mierze. Trzeba chyba tak powiedzieć, że wyszka cen paliw w tym momencie w obszarach wykluczonych transportowo oznacza cięcie wypłaty. No tak, no to, to są dodatkowe koszty, tak? To się znaczy akurat jeżeli chodzi o właśnie. Mieszkańców obszarów wiejskich, którzy po pierwsze mają dłuższą drogę do pokonania, żeby do pracy dotrzeć, po drugie najczęściej mają większe domy niż mieszkańcy obszarów miejskich, więc muszą je ogrzać, a wiem jak wyglądają ceny no, w tej chwili ciepła czy ogrzania. Tak? I jak wiele budynków mamy bardzo nieefektywnych energetycznie, energetycznie, ale to już jest poza naszym tematem. Na, na, tak, ale chodzi o to, jak się kumulują y, te wszystkie problemy i wyzwania dla, tych obsza dla, 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 dla mieszkańców obszarów wiejskich. Znaczy Wiele trudniej im jest. To znaczy, im wyższa koncentracja ludności, tym, no, tym wydaje się, że ten komfort życia jednak nie jest wyższy, ale on jest wyższy, bo dostęp, chodzi tu o dostęp do takich usług, właśnie jak transport publiczny w ogóle usług publicznych jest po prostu większy. A problemem jest, bo Pan się zapytał, że tyle czasu rozmawiamy i się nie zmienia ta kwestia zmienia się nie zmienia. No, w jakiś sposób się zmienia, tylko że um, faktycznie nie ma kompleksowych badań, które by to um, rozpoznały. Nasze badania generalnie mówią o pewnym pokazują pewien problem, ale nie, nie, nie są na tyle głębokie i, i, i wchodzące w ten problem, żeby móc już stawiać recepty w jaki sposób to, to można rozwiązać. No, na pewno rozwój transportu indywidualnego nie sprzyja no, tym, tym zagadnieniom transportu publicznego, a jeżeli nadal są te kwestie związane z transportem publicznym nierozwiązane, to pozostają wykluczone pewne grupy społeczne, których na wsi, szczególnie osób starszych, no, Przybywa i to intensywnie, choć akurat wieś w Polsce wyjątkowo jest młodsza od miasta, wyjątkowo w stosunku do całej Europy, ale mimo wszystko dosyć intensywnie się jako populacja starzejemy. Żebyśmy tak pesymistycznie zakończyli to, gdzie po najlepszą kiełbasę wyborczą w postaci transportu publicznego poza miastem pojechać. Czy są jakieś dobre przykłady, żebyśmy mogli coś zareklamować jako wzór do naśladowania, tak naprawdę? Jako wzór do naśladowania, no to nie do końca tutaj chyba jesteśmy ekspertami, żeby w tym zakresie się wypowiadać, ale, mm, y, ale mm, wydaje mi się, że tak. No, chyba takim klasycznym przykładem, o którym już parę lat temu nawet rozmawialiśmy, jest ten powiat Lipnowski. I to jest znowu przykład miasta powiatowego, które zorganizowało, zsieciowało ten transport w gminach, z gminy na sołectwa. Mamy doświadczenia z naszego współpracującego z nami miasta i gminy Pleszew, które też jest miastem powiatowym. I też próbuję szukać rozwiązań, aby pozyskać, móc dowieść tych ludzi do tego rynku pracy, który zazwyczaj jest właśnie skoncentrowany w mieście powiatowym. I. Rozwiązania, jakie no, miasto Pleszew na przykład reklamuje się miastem kompaktowym, gdzie w ciągu 15 minut można się z różnych części gminy dostać do części centralnej. Ale oni to reklamują znowu z rowerami. W ciągu 15 minut rowerem, nie, nie, nie transportem publicznym. Tak, tak, ale też oprócz tego uruchomili jakby własną samorządową linię, czy, czy kilka linii autobusowych, które uzupełniły te linie świadczone jakby równocześnie przez innych operatorów, czy to operatora powiatowego, czy, czy mają też tam wąskotorówkę, którą wykorzystują nie tylko turystycznie, ale jako dowożenie właśnie mieszkańców z pobliskich miejscowości do tej stacji głównej, która znajduje się nieco We poza, Sikowalew. tak, nieco poza miastem, więc jakby z tych takich informacji ogólnodostępnych wydaje się, że, że poszukują różnych takich elastycznych rozwiązań i na pewno yy, warto pewnie takich rozwiązań poszukiwać jeżeli ma się takie zasoby, jak chociażby ta, ta wąskotarówka, która często właśnie postrzegamy ją jako turystyczny obiekt, którym, nie wiem, przewieziemy dzieci i ich rodziców w weekend na, na jakimś wydarzeniu, a tu jednak to jest bardzo praktycznie też wykorzystywane. A jeszcze jeden przykład, teraz kończymy taki projekt współpracy jako eksperci, ministerstwa y, funduszy i polityki regionalnej to jest y, badanie realizowane przez OECD y, dotyczące połączeń miejsko-wiejskich bo to jest bardzo istotne żeby y, miasta już nie, nie powiem y, gminy miejskie typowo ale w ogóle miasta y, powiaty grodzkie które mają wyższe budżety, większe budżety, chciały właśnie współpracować i w pewnym sensie brać odpowiedzialność za organizację tego transportu. Przykład z Wrocławia. Były pieniądze z funduszy unijnych na, no, na przedłużenie linii kolejowej. Do, tam, do drugiego czy trzeciego pierścienia gmin podmiejskich pod, pod Wrocławiem. No i oczywiście gminy się domówiły, dogadały na czas trwania projektu. Pienio projekt się skończył, pieniądze się skończyły. Yy, no i był problem z utrzymaniem. Jest problem, jest nadal chyba nawet problem z utrzymaniem, no ale miasto Wrocław na szczęście yy, zaproponowało takie rozwiązanie, że jakby nie porówno, nie, nie w zależności od tego, jak daleko jest od tego centrum miejskiego, tylko wzięło na siebie większość kosztów. Ja nie pamiętam tego mechanizmu podziału, ale wiem, że te gminy, które im dalej miasta Wrocławia były, tym, były, tym są, tym ich. W pewnym sensie nawet euforia z nich przemawiała, że, i zadowolenie, że takie rozwiązanie było możliwe do, do wypracowania. Więc odpowiedzialność dużych samorządów jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Życzmy sobie takiej odpowiedzialności i takich rozwiązań. A do Pleszawa muszę się wybrać najbliższą podróż z reportażem żeby opowiadać, co tam ciekawego się dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, to zapraszamy do burmistrza pana profesora Arkadiusza Ptaka, więc jest osobą, która na pewno ciekawie to przedstawi problem. Mam nadzieję, że po takiej rekomendacji nie odmówi pani profesor Monika Stanny i Łukasz Komorowski. Dziękujemy. Dziękujemy. Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim patronom podcastu a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, kaźmirowski Monika Stonkiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lahart, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kunzik, Rafał Pieszchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński. Piotr Kraśnicki, Adam Zając, Jacek Fink-Finowicki, KMZ oraz Jacek Piotr Cegiełka. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.